Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, nie słyszeliśmy się długi czas, praktycznie 2 miesiące minęły od ostatniego odcinka, może troszkę przesadzam, ale miesiąc ponad na pewno. Pewnie część z was interesuje, cóż się stało, dlaczego tak, a nie inaczej. No cóż, moi drodzy, stało się tak, ponieważ... jakby to powiedzieć, zdarzyło się parę rzeczy po drodze, między innymi była coraz bliższa mnie sesja egzaminacyjna i chciałam się do niej dobrze przygotować. Niestety nie udało mi się to tak jak chciałam, więc mimo wszystko nie było najlepiej. Dodatkowo, jak już się skończyła ta sesja egzaminacyjna, czy ja mogę to podnieść? Chyba tak. Jak już się skończyła ta sesja egzaminacyjna, to zrobiłam sobie krzywdę w palec wskazujący u lewej ręki. Trafił pod blender, że tak się wyrażę. Niestety wypadek przy pracy. Trochę nieuwagi, no i zdarzyła się taka tragedia. Jeszcze mam szwy założone. Jestem już w stanie na szczęście poruszać normalnie wsadem, przyciskami. Radzę sobie z tym, więc jest to taki plus, chociaż boję się, że szybko będzie mi cierpła ręka, bo już mnie boli troszeczkę. Jednak trzymanie cały czas tego palca wskazującego w górze nie jest zbyt komfortowe dla mojej ręki, ale no mam nadzieję, że nie przeszkodzi mi to w nagrywaniu. Dodatkowym, jeszcze ostatnim już powodem, w sumie dla którego nie było odcinka, był fakt, że ostatni odcinek, który dla was nagrałam, na szlak trafił. W sensie nie nagrał mi się głos do odcinka, a ja sobie pierwszy raz w życiu nadpisałam po prostu zapis. I musiałam przechodzić dla was tamten odcinek od nowa. Dopiero zrobiłam to tak naprawdę dziś przed nagraniem. Ale no, miejmy nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze, że nie będzie żadnych problemów technicznych, że Audacity już więcej nie zrobi mi takiego po prostu dziadostwa jak wcześniej. Tak czy inaczej, moi drodzy, ruszamy z nowym odcinkiem, z nowymi przygodami. Jeszcze kilka słów, zanim zaczniemy rozmowę z Menkosem. Odnośnie Gothica 3, seria została przerwana przeze mnie na 71 odcinku. Przewidziałam, że Gothica 3 skończy w 80 chyba 5 albo 6. Przewidziałam, moi drodzy, bo ja mam te odcinki nagrane. Jednakże do nie wszystkich nagrał mi się głos, więc byłoby to głupie, gdybym nagrywała to w ten sposób. Chciałam zacząć od jakby tego momentu, w którym ostatni raz nagrał mi się głos, bo to i tak było bardzo dawno temu, więc już teraz nie miałabym takiego problemu przechodzić tego jeszcze raz. Jednakże z Gothiciem 3 coś mi się stało, nie mam tamtych save'ów, więc boję się, że tamta seria będzie chwilowo musiała zaczekać, dopóki czegoś nie wymyślę. Nie wiem, czy te save'y się gdzieś zapisały, czy nie, ale będę musiała po prostu pokombinować i myślę, że zajmie mi to zdecydowanie więcej czasu, bo teraz takowego nie mam. Więc no dobrze, to chyba byłoby na tyle chwilowo. Zacznijmy rozmowę w takim razie z Menkosem. Teraz muszę dostać się na zamek w Górniczej Dolinie. No i? Proszę o kolejny eliksir. Dobrze, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Przyniesiesz mi roślinę zwaną modliszkiem zwyczajnym. Do złudzenia przypomina roślinę leczniczą, ale ma o wiele silniejsze właściwości. Jakie? To nie twój interes. Przynieś mi tę roślinę, a dostaniesz kolejny eliksir. Gdzie mogę ją znaleźć? Rośnie przeważnie w pobliżu ruin. Przeszukaj ruiny, które są po drodze do obozu bandytów. Okej, w porządku. No to poszukajmy. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. Ogólnie, moi drodzy, przez to, że musiałam przechodzić jeszcze raz to, co było w ostatnim odcinku, mogę mieć troszeczkę mniej jakichś przedmiotów w EQ, bo mogłam coś przeoczyć, czegoś nie wziąć, mogę mieć troszeczkę mniej punktów doświadczenia i takich spraw, więc to tak w gwoli wyjaśnienia, żebyście się tym po prostu nie przejmowali. Czy ja mam amulet szukającego ognika, bo by nam bardzo ułatwił sprawę?
Widzę, że nie mam. W ogóle ja nie mam żadnego amuletu. Jak to się dzieje? Do many, pierścień, ochrona przed bronią. My sobie musimy, moi drodzy, kupić jakieś pierścienie, bo widzę, że tu jest lipa totalna, nie? No dobrze. Mniszek zwyczajny, czy ty gdzieś tutaj rośniesz? Bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że on nie rośnie obok tego szkieleta, bo ja nie mam ochoty z nim mieć do czynienia kompletnie niczego. Bardzo spory minus w Gothiku 2 jest to, że nie ma tutaj telekinezy. Więc kłopot to jest spory. Wiecie, co jest najgorsze? Kompletnie nie wiem, gdzie ta roślina może być. Ma być w pobliżu ruin, tak? No to przeszukujemy te ruiny. Może tutaj gdzieś rośnie. Naprawdę nie ma jej tutaj nigdzie? Ależ bezsens. Mam wrażenie, że jak pierwszy raz dla was to nagrywałam kupę lat temu, nie no, jakie lat, żartuję, ale te 2 miesiące temu, to mam wrażenie, że znalazłam tę roślinkę tak naprawdę od razu. A teraz mam z tym jakiś cholernie duży problem. Tutaj lata krwiopijca, już ostatnio mnie zaczepiała, jak tutaj biegłam. Ale no... No, o, mam cię. Świetnie. To możemy oddać. Nie byliśmy jeszcze tam na górze. Myślę, że to nie byłoby wcale aż tak głupie, żeby tam się udać. Może tam coś jest ciekawego? Może nie. Jednakże, no, mamy jeszcze sporo też zadań do roboty. Nie oszukujmy się. Chwilowo dziennik nam się nie kurczy, wręcz przeciwnie bym powiedziała. Nie no, już nam się tak nie wydłuża, ale na pewno nam się też nie kurczy. Dobrze, no mamy tą roślinkę, zobaczymy, co powie Menkos. Pewnie się ucieszy, da nam kolejny eliksir, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Menkos. Hej, ty. Mam roślinę. A oto eliksir. Miłej zabawy. Okej, myślę, że na razie możemy z tym eliksirem zaczekać, szczególnie, że Fortuno powiedział, że na razie nic dla nas nie ma. Przepis na potrawkę z jala. Kupiec Hokar nie może mi pomóc w odzyskaniu przepisu, ale sam jest bardzo zainteresowany nabyciem takiego. Mi się kojarzy, że to Kuchcik ma ten przepis. Nie wiem dlaczego, ale niestety nie mamy kradzieży kieszonkowej. Więc udowodnienie, że to jest Kuchcik, to nie będzie taka prosta sprawa na aktualną chwilę. Sprawdźmy jeszcze inne zadania. Kult Beliara, to możemy zrobić. Choroba Torbena. Ach, to będzie połączone z przepisem na ten. Tutaj mistrz areny, kamienie, prośba Wulfgara. Tak, on na razie nic dla nas jeszcze nie ma. W porządku, zrobimy sobie zapis. W sumie można by było skoczyć do Fortuna, po prostu się przespać, ale jak jesteśmy już w miarę blisko teleportu, to myślę, że dobrym pomysłem byłoby po prostu udać się do kanionu i załatwić zadanie z kultem Beliara. Moi drodzy, ja w ogóle jestem kompletnie głupia, bo tak, do Galimesa, czy tam Galinesa, już nie pamiętam jak typ ma na imię, trzeba iść. Jest to istotna sprawa. Jednakże trzeba najpierw wrócić z powrotem do Tempszaka i powiedzieć mu, że Elines przyznał się do tego, że masz szkarłatny pierścień. Więc załatwimy to. Czy tu jest do kanionu? Tak, ładnie trafiłam. Wszystko ogarnięte, wszystko już wiem. W porządku. Za niedługo powinniśmy mieć nowy poziom, czy nie? No, jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę sporo. Zależy mi na nowym poziomie, bo wtedy będziemy mogli sobie wbić mistrza w broni dwuręcznej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle pierwszy raz, kiedy grałam bronią dwuręczną w ogóle w Gothiku. Tak bardzo miałam dosyć w jedynce, jak próbowałam grać Urzielem, że w ogóle używać go, że to żart. Dobrze. Do kradzieży kieszonkowej też potrzebujemy nowego poziomu. Więc musimy sobie na ten poziom... Widzicie, jak ktoś tam zastygnął? O, już się odbagował. Musimy o ten poziom sobie zawalczyć. Wywalczyć ten poziom, żeby można było posunąć zadania dalej i zrobić w ogóle cokolwiek. Ciemska sprawa.
Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Idziemy do Tempszaka i zobaczymy, co Tempszak ma nam do powiedzenia. Dlaczego ty zniknąłeś, przepraszam? Rozmawiałam z Elinesem. Przyznał się do posiadania szkarłatnego pierścienia. Naprawdę? Sprawa zaczyna się gmatwić. Jeżeli przyznał się do tego, to chyba wszystko jest jasne. Elines jest wyznawcą Beliara. To nie takie proste. Posiadanie tego pierścienia nie do końca jest oznaką kultu Beliara. Dlaczego? Nie mogę wtajemniczyć cię we wszystkie sekrety Orgus. Szukaj dalej. Być może dowiesz się czegoś więcej. Jasne, i teraz wyszło, pocałuj mnie w dupsko. Jasne, w porządku, nie będę się tym przejmować. Kto tutaj uczył kradzieży kieszonkowej, tak a propos, bo zapomniałam. Nauka w obozie orków. Tutaj nikt, u bandytów ktoś uczył. Arkana kradzieży kieszonkowej, to Albert, okej. Okay. Ale on chyba chce 10 punktów za to, coś mi się tak wydaje. Bo ja jeszcze nie umiem kradzieży kieszonkowej, prawda? Nie nauczyłam się jeszcze wreszcie tego. Nie, jeszcze tego nie umiemy. Oh shit! Dobra, wy się tam bawcie, mnie tu nie ma. Bo ja sobie i tak nie poradzę z taką ilością przeciwników. Okej, okay, nieważne. O, widzicie, Galines chce ze mną zagadać. Zatrzymaj się, Mora. Słyszałem o twoich poszukiwaniach wyznawców Beliara. To bardzo niebezpieczna misja. Dlaczego? Jeśli naprawdę wpadniesz na trop wyznawcy, czy wyznawców Beliara, zrobią wszystko, by cię zabić. Chyba mi nie grozisz. Ja? Skąd? Sam zrobiłbym wszystko, by ich wykryć. I chyba mogę ci w pewien sposób pomóc. Ostatnio udało mi się podpatrzeć pewnego szamana, jak przegląda zwoje z magią Beliara. Jak to? Dlaczego jeszcze tego nie zgłosiłeś? To bardzo delikatna sprawa. Ten szaman kiedyś pomógł mi w bardzo ważnej sprawie. Nie chciałbym teraz rzucać na niego nieuzasadnionego oskarżenia. Może miał jakieś powody, by się tym zajmować. Mimo to możemy sprawdzić, czy twoje podejrzenia są słuszne. Ale najpierw wyjaw mi imię tego szamana. Tego nie mogę zrobić. Obowiązuje mnie kodeks wdzięczności. Kodeks wdzięczności? Pewnie o nim nie słyszałeś. Mniejsza z tym. Mogę powiedzieć ci tylko tyle, że ten szaman pochodzi z Korinis. Tutaj jest tylko dwóch szamanów z Korinis. Haktur i Elines. A więc... Sam widzisz, że sprawa nie jest taka trudna. Najlepiej zrobisz, udając się dziś w nocy do jaskini, która jest przy drodze do obozu piratów. Co tam będzie się działo? Tam może być ten szaman i może mieć tamte zwoje. Wtedy sam będziesz mógł sprawdzić, co to dokładnie jest. W porządku, w takim razie idziemy do łóżka, śpimy do północy, bierzemy pochodnie i wychodzimy do jaskini. Zobaczymy, co nas tam czeka. Nie jest aż tak ciemno, ale u was prawdopodobnie na YouTubie będzie ciemno. Co to jest? Magiczny gulasz snafa. Wow. Mam w ogóle eliksiry. Ten do zręczności moglibyśmy wypić w sumie. Bo i tak nie będę dawać sobie w zręczność. Ale tak, co ja chciałam? Chciałam pochodnie. Mam 10 pochodni. Dobra, nie powinnam zapisywać gry z pochodnią. Ale niech będzie, nie przejmujmy się tym. I chodźmy w takim razie do tej jaskini. Faktycznie jest dzisiaj coś dosyć jasno w tym kanionie. Dziwna sprawa. No dobrze. Ciekawi mnie, czy uda nam się wbić nowy poziom, czy niekoniecznie. Byłoby naprawdę bardzo miło. Ale jeżeli się nie uda, no to, że tak powiem, trudno.
No, szkurcze, ale naprawdę widno. Oj, widno. Czy ta jaskinia była tutaj? Czy mi się coś źle kojarzy? Źle czy dobrze? Oho, faktycznie ktoś tam jest w środku. Czaktur, co ty kurna robisz? Co to jest? Hej! Halo? Co tu robisz? Nic. Odejdź stąd, głupcze. Zdaje się, że w tej jaskini leżą jakieś zwoje. Może i leżą. Co mnie to obchodzi? To zwoje z magii Beliara. To prawda, ale... To ty jesteś sługusem Beliara. Chyba oszalałeś, Mura. Nikt w życiu by mnie... Zebrałem już kilka obciążających zeznań. A teraz mam konkretny dowód. Zajmujesz się czarną magią. Lepiej przyznaj się od razu. Dalej nie wierzysz. Mówiłem ci już, że to Rendok jest czcicielem Beliara. A jeśli mi nie wierzysz, mogę ci coś pokazać. Chodź ze mną, a na własne oczy się przekonasz, że mówię prawdę. No i teraz, moi drodzy, nie bierzemy jakby udziału w tym. Idziemy od razu do tępszaka. Ponieważ byłoby to niebezpieczne, żeby to zrobić. Także no, zrobimy sobie jeszcze jeden zapis, żeby nic się nie stało. I w takim razie chodźmy do obozu. Co się dzieje? Co to za poszukiwacz? Halo? Wow, niewidzialny cios wszedł. Witam pana poszukiwacza. Dziękuję, moja pochodnia. Tarrok, Karrok. Ale macie dziwne imiona. W ogóle powiem wam, że boli mnie ten palec, bo klawiatura moja jest ciepła i dosłownie promieniuje mi ciepłem na ranę. W sensie, wow. Będę musiała sobie chyba założyć z powrotem bandaż. Bo ostatnio chodzę już bez opatrunku, żeby się szybciej zagoiło. No ale to już chyba trochę złudna sprawa. Ciekawi mnie, co z tym piórem dla Mizota, bo podobno powinno być tam z tyłu, a go nie ma. Dziwna sprawa. Dobrze, idziemy chyba do tępszaka, a ten dalej jest zniknięty. Hej. Jak to możliwe? Mam dowód przeciwko Hakturom. 1500 ekspa. Nakryłem Haktura w jaskini, w której było kilka zwojów czarnej magii. Już wcześniej Galimez widział go, jak praktykował ten rodzaj czarów. Dlaczego nikomu o tym nie powiedział? Miał wobec Haktura dług wdzięczności. Poza tym nie był pewny swych podejrzeń. Gdzie teraz jest Haktur? W jaskini w pobliżu drogi do obozu piratów. Co prawda Haktur chciał mi pokazać jakieś znalezisko, rzekomo świadczące o winie Rendoka, ale wolałem wpierw ciebie o wszystkim poinformować. Postąpiłeś bardzo roztropnie. Chyba wiem, co Haktur chciał ci pokazać. Co takiego? Pewnie zaprowadził cię do miejsca ukrycia figurki Beliara i kazał ją odkopać. Jednak osoba nie posiadająca ochronnego amuletu Beliara zostaje od razu porażona błyskawicy. Zostałby po mnie tylko popiół? Zgadza się, Mora. Całe szczęście nie uda mu się to. A ja zaraz wyślę oddział wojowników, który przyprowadzi tu Haktura. Potem oddam go oczyszczeniu ogniem ducha przodków. Jeśli ma w sobie choć małą chęć poprawy, ogień go oczyści. Jeśli nie, spali go do cna. Tę sprawę mamy za sobą. Resztą zajmie się Geret ze swoim oddziałem. Bardzo dobrze wykonałeś to zadanie. Wow, plus 5 do orków? Co teraz? Zgłoś się do wodza Wareka. Jestem pewien, że przygotował dla ciebie jakąś nagrodę. A zapewne także kolejne zadanie. Powodzenia, przyjaciel. W porządku, dziękuję ci bardzo. No to idziemy do Wareka. Witaj. Odkryłem, kto jest wyznawcą Beliara. Doskonale, Mura. Wiem już o wszystkim. W nagrodę przyjmij ten orkowy talizman ochronny. Musisz być dobrze wyposażony, bo czeka cię kolejne niebezpieczne zadanie. Dziękuję, wodzu. Jakie to zadanie? Jak z pewnością wiesz, nad częścią Jarkendaru rozciąga się magiczna bariera, stworzona przez naszych potężnych szamanów. Dlaczego została utworzona? Powodem było zagrożenie,
jakie nieustannie się pojawiało w tym zakątku wyspy. O ile wiem, barierą jest otoczona Dolina Strażników Umarłych. Zgadza się. Znajduje się tam pradawny dom Strażników Umarłych, ale głównym zagrożeniem nie byli nieumarli, ale kamienni strażnicy. W niedługim czasie po przybyciu tutaj zaczęliśmy być nękani przez te kamienne stwory. Atakowali nas o każdej porze dnia i nocy. Pojawiali się całymi dziesiątkami. W końcu odkryliśmy, skąd przychodzą i wraz z pięcioma najwyższymi szamanami postanowiliśmy temu zaradzić, tworząc magiczną barierę. Sposób ten okazał się bardzo skuteczny, ale nadal nie wiemy, co było powodem tych ataków. Biorąc pod uwagę, że wyspa jest opanowana przez plagę Beliara, było to bardzo dziwne. Z tego, co dowiedziałem się z historii tej wyspy, kamienni strażnicy zawsze byli wojownikami Adanosa. Teraz zaś stają jakby po stronie Beliara. To naprawdę bardzo zastanawiające. Ponieważ wraz z szamanami sądzimy, że plaga Beliara jest głównym zagrożeniem dla nas i dla całej tej krainy, musimy wyjaśnić tę sprawę. Najwyższy szaman Matezuma uważa, że może być to bardzo ważne. Jeżeli wy nie mogliście sobie poradzić z ciągłymi atakami, to co ja mogę sam zrobić? Zdaję sobie sprawę z ogromnego niebezpieczeństwa, na jakie cię narażamy, ale jako pojedynczy człowiek masz większe szanse na rozwiązanie tej zagadki. Kamienne stwory mnożyły się bez liku tylko w obecności nas, orków. Przy człowieku nie powinno tak być. Miejmy nadzieję, że tak. Zakradniesz się więc w samo gniazdo tych żmi i postarasz się odkryć źródło ataków. Jak przejdę przez barierę? Szaman Tempszak podaruje ci specjalny pierścień, który pozwoli ci się przez nią przebić. Liczę więc, że uda ci się przeniknąć do doliny i odkryć, jaka siła burzy spokój kamiennych strażników. A gdybyś w razie konieczności potrzebował szybko wrócić do obozu, użyj tej oto magicznej runy, ależ która super. Szybko przeniesie cię w pobliże ognia ducha przodków. Jeżeli uda ci się czegoś dowiedzieć, wracaj czym prędzej. Okej, okay, widzę, że coraz bardziej już się rozprzestrzeniam teleporty. W ogóle się zaczynałem rozprzestrzeniać. Otrzymałem zadanie przebicia się przez magiczną barierę. Wcale nie będziesz się przez nią przebijał. Po prostu przez nią przejdziesz. Przecież jest nieprzenikalna. Nie dla kogoś, kto posiada taki pierścień. Po prostu przejdź przez barierę, jakby jej w ogóle nie było. Przy okazji, mam wieści odnośnie Haktura. Gdy tylko zobaczył oddział Kereta, rzucił się do panicznej ucieczki i potem użył zaklęcia teleportacji i gdzieś zniknął. Ale jest też dobra wiadomość. Geret odnalazł ukrytą figurkę Beliara. Zdaje się, że ostatnio teraz w obozie powinien zapanować spokój. No to świetnie, dziękuję ci za miłą informację. Tak, my sobie zgasimy pochodnie, pójdziemy się przespać. I co? I wypadałoby zająć się albo zadaniem głównym z barierą, albo udać się do Fortuno. I myślę, że dobrym pomysłem będzie właśnie pójść do Fortuno. Na razie i tak nowego poziomu nie wbijemy, więc się kradzieży kieszonkowej nie nauczę. Nie ma takiej opcji nawet pod żadnym pozorem, także po prostu musimy iść przed siebie. No było tak jak mówię, jakie mamy zadania. Jak tak patrzę, to na razie nie zrobimy z tym kompletnie nic. No dobrze. No to chodźmy do teleportu. Wejdźmy sobie w teleport. Potem w kolejny teleport. No cóż, idziemy tak czy siak do Fortuno. I zobaczymy, co z tego nam wyniknie. No, mamy się przenieść znowu do Górniczej Doliny. Tym razem bodajże na zamek. Nie wiem, czy było wspominane, że na zamek.
Chyba tak, Fortuna mówił, że chce zobaczyć to miejsce. No dobrze, zrobię sobie jeszcze jeden zapis, na wszelki wypadek, jakby coś się miało schrzanić, czy coś się miało stać. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Jesteśmy całkiem dobrze, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, przygotowani i w ogóle wszystko całkiem ładnie się układa. Dzisiaj bez zbędnych przestojów, powiedziałabym, idziemy raczej do przodu. Witam, witam, dzień dobry. Do bagna jest tutaj. Halo, do bagna miałam iść. Ej! No wreszcie, no co to miało być? Teleport by mnie chyba 3 razy wywalił. Tak nagle z buta, jakbym nie mogła się tutaj tepnąć. Przecież dlaczego nie? Nie rozumiem. Podejrzewam, że jakby był jakiś problem... Ojej... faktyczny z teleportami. To bym dostała wpis w dzienniku, że ej, teleport nie działa, czy coś w tym stylu. Będziemy musieli coś, czuję się, przespać kilka dni, bo Fortuna coś czuje, że na razie nic dla nas nie ma. Strażnik. Chciałam wyrzucić ten klucz Sandry, ale nie wiem, dlaczego nie byłam w stanie go wyrzucić. Właśnie, przy okazji, jak tu jesteśmy, gdzie jest Albert? Czy ty chcesz 10 punktów za naukę kradzieży kieszonkowej, czy 5? Ej, ty! Bo to jest bardzo istotne. 10. No to tak jak myślałam, musimy zdobyć nowy poziom, bo inaczej nic z tym kompletnie nie zrobimy. Dobra, tu jest Brago. Ja na razie tutaj nic nie jestem w stanie wskórać, bo i tak nie chcą mnie wpuścić na wyższe piętra. Więc na razie jeszcze tutaj nic nie zrobimy. Podejrzewam, że może w drugim rozdziale się nam uda. Zobaczymy. Dobrze. Tak czy inaczej, Fortuno, czy coś masz? Yeah. Dobra, to się tak prześpimy z 3 nocki. Dobra, do rana. Zobaczymy, czy będę do niego gadać za każdym razem. Hej! Tak, proszę. O. Podoba ci się? Może być. Wygląda na coś cennego. W rzeczy samej tak jest. Masz kolejny eliksir? Oczywiście. Wspaniale. Skosztuję go trochę i odrobinę zostawię tobie. Wypijesz resztę, dobrze? Zgoda. W porządku, no to pijemy. Dziwny eliksir. Znów jesteśmy przy portalu. Prowadź, przyjacielu. W porządku, już cię będę zaraz prowadzić, tylko zrobię sobie zapis. No i co? Przechodzimy przez kolejny portal. Jesteśmy teraz w Górniczej Dolinie, na zamku? Trafiliśmy na sam zamek. Cudownie. Zawsze mnie interesowało, co było w komnatach magu. Zapewne niedługo znowu nas wróci do Jarkendaru. Tam jeszcze pogadamy. Okej, dobrze. W takim razie robię sobie save'a. I my też się tutaj przejdziemy, pospacerujemy, może coś ciekawego pozbieramy. Kowadło, wiadro, no tego akurat nie zbierzemy. A? Złoto. Okej. Fajnie. Ej, co? Już mnie tepło? Wyprawa do odrady. Dobra, dobra, dobra. Moment. Dobra, bo ja nie wiedziałam, że ja nie mogę tak daleko sobie podejść. Jeszcze raz, moi drodzy, bo może uda nam się jakieś skrzynki obrabić, czy coś w tym stylu. Dobra, po prostu w tę stronę mam nie iść, rozumiem. Chociaż widzę, że tam jest jedzenie, no ale dobra. Sami sprawdzimy też, co jest tutaj w komnacie magów. Może coś ciekawego, może nie. Jest jakiś kuferek, mikstura, runa. To jest chyba runa taka do tworzenia run, tak jakby. Możecie sobie przeczytać zapiski Koristo. One są tutaj prawdopodobnie z Gothica 2, z tego co mi się kojarzy. Mamy pana chrząszcza, puste półeczki, nic ciekawego. Mamy kufer, fajnie byłoby go otworzyć.
Prawo. Ech, lewo, lewo. Kurde. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Naprawdę po prostu lewo, prawo, lewo, prawo? Nie wiem, ile mam wytrychów. Mam jeszcze jakiekolwiek w ogóle wytrychy? Mam 14. Dobra, to nie będę cebulić. A tak po prostu lewo, prawo, lewo, prawo? Co to był za kufer? What the hell? Chyba mało ważne. Czy tutaj będą jakieś skrzynki? Dobre pytanie. Widzę regał na książki. Ach, mapa Górniczej Doliny. Dobrze. Dawaj, Bezi, odklejamy się od tego. Tu jest jeszcze jeden regał. O. To jest Miltena. To również prawdopodobnie w Gothiku 2 da się przeczytać. Jeżeli nie, to sobie czytajcie, moi drodzy. Ja to zawsze nadrabiam sobie podczas jakby montażu. O, kolejny kuferek, czy coś oprócz tego kufra. On chyba będzie otwarty, dokładnie. Mikstura szybkości i złoto. W porządku. Moglibyśmy coś zrobić na stole alchemicznym. Czy ja w ogóle umiem robić mikstury siły? Chyba jeszcze nie umiem takich rzeczy. Zaraz zobaczymy. Mikstury specjalne. Nie. Mikstury many. Ja w ogóle umiem robić jakiekolwiek mikstury? Chyba nie. Naprawdę nie uczyłam się ani trochę alchemii? Jak to jest możliwe? Chyba któryś z magów uczył alchemii, ale już nie pamiętam sama. Dobrze. Ciekawi mnie, jak daleko jakby możemy sobie chodzić. Tutaj coś mi się wydaje, że nic nie będzie. Co to jest? Ach, kotwiczka jakaś. A to są kufry. Jak to nie da się otworzyć? Aha, lewo. Lewo, prawo. Okej. Dobra, niech już będę w tyle ten jeden wytrych. Już się nie będę tak, wiecie, pieklić. Myślałam, że sobie zrobimy ten zamek w kolejnym odcinku. Czy tutaj coś leżało? Skórzany mieszek. Myślałam, że sobie zrobimy w kolejnym odcinku ten zamek, ale w sumie coś czuję, że nie będzie wiele miejsc do odwiedzenia. Myślę, że będziemy w stanie wejść do komnat. Ciekawe, czy tu... Kurde, ja tutaj wszędzie mogę wchodzić, nie? Coś czuję, że sobie skończymy eksplorację tego miejsca w kolejnym odcinku. O, tu jest pełno kuferków. No też... Żal tego nie pootwierać. Lewo. Prawo. Prawo, lewo. Lewo. Prawo, lewo, 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 lewo. Prawo, lewo, 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 prawo. Złoto, mapa Górniczej Doliny. Nie wiem, na cholerę mi to złamała milion wytrychów. Może się wczytajmy. No dobra, przy kolejnej skrzyni się zapiszę i wiadomo, i potem się wczytam. A, żeby już tak, wiecie. Czy tutaj coś? Jest kuchenka. Tutaj kociołek. Widzę, że nic ciekawego. Ciekawe, czy możemy wejść do komnat magnatów. Byłoby bardzo fajnie, nie powiem. Super, otwarte. Kolejne kuferki, matko i córko. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 lewo. Dobra, tylko jeden wytrych. Przeżyję to. Najwyżej kupimy potem wytrychów. Tutaj na tych nie ma nic. Kolejne miejsce. Wiecie co? Ja bym sobie wyłączyła budzik, bo on zaraz zacznie dzwonić. A to nie jest dobry pomysł. Dobra. Prawo. 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 Okej. Okay. Prawilna skrzynia, że tak się wyrażę. Została przez nas obgrabiona. To świetna sprawa. Dobrze. Zostało nam jeszcze troszeczkę tych komnat. Jeszcze możemy się udać w tamte inne miejsca. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O kurde. Naprawdę? Ale tu możemy wejść. Śmiesznie by było, gdyby się okazało, że ktoś tutaj został na tym zamku, co nie? Znaczy, śmiesznie byłoby to trochę creepy, nie powiem. Lewo. Prawo. Prawo.
prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, kurde. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, naprawdę, ile ja mam wytrychów? Mi się chyba zapasy kończą. I gdzie mam wytrychy jakiekolwiek? Czy ja nie mam już wytrychów? Dobra, wczytamy się. Prawo. Kurwa. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, tylko jeden złamałam, niech będzie. Ej, no bez jaj, przecież ja muszę mieć wytrychy. Dobra, mam jeszcze 7. Okej, okay, niepotrzebnie się tak srałam, bo wydawało mi się przez chwilę, że mam 0. Jakieś takie głupie złudzenia optyczne. Okej, okay, tutaj są jeszcze jedne drzwi. Nie wiem, czy jakiś kufer tu będzie, czy coś. Jeszcze potem mamy tamte drugie komnaty. Tutaj nic, jeszcze jeden kuferek. Czy ty jesteś na zamek? Niestety tak. No dobrze. Lewo, fuck. Prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Dobra, wczytamy się. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Mikstury, strzały, bełty i pieniążki. Fajna skrzynka. No a my możemy stąd spadać i zobaczyć, co jest jeszcze tam na dole. Fajnie tak sobie pozwiedzać w sumie taki zamek, kiedy nikogo tutaj nie ma i po prostu wszystko pookradać. No nie powiem, bardzo to miłe. Że nikt nas nie goni, że nie musimy się z tym tak kitrać. Dobra, tu bym zrobiła zapis i zobaczyłabym, czy mogę iść w tę stronę do końca. Okej, nie mogę tam iść, w porządku. Dobra, dobra, dobra. Chyba coś zepsułam. Dobra, Fortuno, skończ gadkę, pogadamy sobie później. Okej, okay, czyli mniej więcej znam zarys tego, gdzie możemy pójść. Czy tutaj coś będzie? Zaraz zobaczymy. Wygląda na to, że nie. Tam na mury wolę nie wchodzić. Mam wrażenie, że mi gra wyrzuci. Zobaczymy, czy tu możemy wejść. Czy też będzie jakiś koniec totalny. Bo tu mogą być jakieś fanty. Jest kolejny pulpit, który czyta w jedynce Bladwin. Odnośnie zapasów. Ogólnie teraz jest inna treść, prawda? Wiadomo. Powiązana z Gothiciem 2, ale na ogół w jedynce Bladwin to czyta. Tutaj będzie zamknięte. Bez właściwego tak. Klucza nigdy tego nie otworzę. W porządku, tu jest zamknięte. Tutaj mamy pełno tych rzeczy, bo tutaj są komnaty. I tu... Tu nie ma wcale kufrów? Jak to nie ma? Dobra, tu możemy otworzyć, ale to się mija z celem. Znaczy jeszcze możemy iść na górę. W teorii. Zobaczymy, czy... Tak, tu mnie też wyrzuca. Okej. Dobra, zatrzyma mi grę, czy mi nie zatrzyma gry? Ja bym tak trochę teraz kraszuję tym ciągłym wczytywaniem. Okej, okay, udało mi się, zanim ten do mnie zagadał. Jeszcze spróbujemy sobie wejść na górę. Chociaż myślę, że mnie wyrzuci. I jeżeli mnie wyrzuci, no to to byłoby wtedy na wszystko już praktycznie w tym miejscu. Na dół nie zejdziemy. Nie wiem, czy tu nas wywala, czy nie. Tu są normalnie właśnie też kuferki. Chociażby ten. W kuferku strzały. Jakiś łuk tam znalazłam. Dobra. Tu możemy jeszcze przejść. Zaraz jeszcze pójdziemy w drugą stronę. Tutaj też jest kufer, więc wątpię, że mnie gra wywali. Jedzonko, w porządku. Dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy odcinek, ale to dawno nie było, więc mogę sobie pozwolić, co nie? Na to, żeby dłużej pograć. Dobra, tutaj mamy obadane, jeszcze pójdziemy w tę stronę.
Coś czuję, że mnie tu wyrzuci. Jak mnie stąd wyrzuci, to już możemy i tak stąd spadać. Coś czuję, że mnie wywali stąd za chwilę, nie? Nie? A, pewnie wyjdę tylko na zewnątrz i mnie wyrzuci. Jak mnie wyrzuci, to już tyle nam wtedy wystarczy i tak tego miejsca. O, tu jeszcze kuferek jest na dachu. Prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo. Prawo, lewo, 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 prawo, lewo. Dobra, jeden wytrych złamany, nic wielkiego. Ej, a myślicie, że byłabym w stanie wyskoczyć tam na dół? Może gdybyśmy się tak odbili? Ale to mogłoby być sztos. Nie, po prostu zginęłam, no dobrze. Okej, to chyba sobie teraz stąd zejdziemy, tak żeby gra uznała, że mnie po prostu stąd wywali już. No, boję się, że tędy to nie zejdę miło, chociaż... Tędy możemy zejść? Tak, możemy zejść. I czy ja jestem w stanie tu być? W teorii jestem. Okej. Kiedy mnie gro wyrzucisz? Tu nic nie ma. Zobaczymy, gdzie mnie gra wywali. W teorii nie powinnam tu móc wejść, tak jakby. Chyba, że górą się nie liczę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No to teraz, właśnie teraz mnie gra wyrzuci. Dobrze, mamy obadane. Nie wziąłem tylko jakiegoś jednego gulaszu po drodze, ale to nie jest ważne. Wyprawa do górniczej kolonii była niesamowitym wydarzeniem. Jeszcze raz wielkie dzięki. Od razu poczułem się lepiej i odzyskałem spokój. Teraz mogę spokojnie mieszkać tutaj. Przyjmij ode mnie jeszcze trochę rudy. Okej, świetna sprawa, udało nam się zadanie wypełnić. No i co, moi drodzy, myślę, że na dzisiejszy odcinek to byłoby tyle. Słyszymy się w kolejnym, gdzie mam nadzieję uda nam się wbić wreszcie nowy poziom. No, zostało już nam bardzo niewiele, także liczę na to, bo wtedy będziemy mogli już nauczyć się tej kradzieży kieszonkowej i ogarnąć resztę zadań. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Do kolejnego materiału. Cześć!